Dodatek solidarnościowy czy bon turystyczny to kolejne formy wsparcia dla Polaków przygotowane przez rząd. Bon turystyczny to już kolejna inwestycja w rodzinę, mówiła w Polskim Radiu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Bon turystyczny o wartości 500 zł na dziecko będzie przyznawany niezależnie od poziomu dochodów. Będzie miał formę elektroniczną i ważność do końca 2021 roku. Jest to szerokie wsparcie zarówno dla rodzin z dziećmi, ale także z drugiej strony właśnie ten drugi filar to wsparcie branży turystycznej w Polsce, a więc takie przedsięwzięcie, które przede wszystkim po raz kolejny inwestuje w rodzinę, a z drugiej strony w tej trudnej sytuacji związanej z pandemią właśnie wspomoże wyjście z kryzysu branży turystycznej. Czyli pierwsze płatności z bonu turystycznego planowane są na ostatni tydzień lipca. Minister Marlena Maląg pytana była także o dodatek solidarnościowy, który ma być wypłacany przez czerwiec, lipiec i sierpień dla tych, którzy po 15 marca stracili pracę. Osoby te mają otrzymać 1400 zł netto. Ustawą o dodatku solidarnościowym i o podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych Sejm zajmował się w ubiegłym tygodniu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Zależy nam na tym, aby ustawa była jak najszybciej przyjęta przez Senat. Ale najprawdopodobniej Senat, o ile zajmie się w przyszłym tygodniu, i na tym nam bardzo zależy, dlatego też apeluję do pana marszałka Tomasza Grodzkiego, aby rzeczywiście Senat zajął się tą ustawą w przyszłym tygodniu. Minister zadeklarowała jednocześnie, że ZUS jest w gotowości, jeśli chodzi o realizację i wypłatę dodatku solidarnościowego. Operacyjnie jest to zadanie dość trudne, ponieważ narzucone są 3 miesiące, ale jesteśmy przygotowani i właśnie to zadanie jestem przekonany. Dodam, że ustawa zakłada także między innymi podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. Później kwota ta wyniesie ponad 942 zł. Zasiłek ma wzrosnąć od 1 września.